Ponownie się pojawiam przed filmem, ponieważ jest bardzo ważna sprawa, słuchajcie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za 30 tysięcy subskrypcji, które wybiło na moim kanale właśnie dzisiaj. Wydaje mi się, że jak jest ten filmik, to już jest 30 tysięcy subskrypcji, jak nie, to tam brakuje naprawdę minimalnie. Bo na dany moment jeszcze nie ma, ale to już powinno być lada moment, powinno to wbić, więc z góry wam wszystkim dziękuję za to, że w tak krótkim czasie, bo... Ile? Trochę ponad 3 miesiące? 30 tysięcy subskrypcji to jest... To jest naprawdę bardzo dużo, więc dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. A druga sprawa to taka, że dzisiaj na kanał Flowriders wleciała kolejna moja nuta. Tytuł jest bardzo śmieszny, ponieważ wymyśliłem ten tytuł o godzinie 2 w nocy, kiedy wrzucałem tą nutę na kanał. Nie miałem pomysłu na tytuł, uznałem, że zrobię coś dziwnego i nazwałem tą nutę Fiery Fanfollow, więc koniecznie wbijcie. Jeżeli chcecie, posłuchajcie. Myślę, że nuta fajna. Nagrana już jakiś czas temu, dopiero teraz publikowana. Dalej tworzymy nuty, więc dalej będzie na Flowriders dużo utworów. Więc jeżeli są tutaj osoby, które są zainteresowane moją twórczością, lubią mnie, koniecznie w tym momencie wejdźcie na kanał Flowriders, link jest w opisie. No i tam możecie słuchać utworów moich, Neona, Palion też tam wystąpił, więc naprawdę myślę, że warto. I tyle. Zapraszam do oglądania odcinka 24 godziny pod łóżkiem włamywaczy. Miłego oglądania. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a dzisiaj mega, mega fajny odcinek, ponieważ jak widzicie po tytule, spędzimy dzisiaj 24 godziny pod łóżkiem włamywaczy. Słuchajcie, idę po Neona. Neon, gdzie ty jesteś? Neon? Neon? Jo, dzień dobry. Cześć, gdzie ty jesteś? Gdzieś tu byłeś. A tu jesteś, no. Dobra, nie mogę cię znaleźć. Jest z nami dzisiaj Neon, ale jesteś z nami Dave. Czekajcie, zajdę po Dave'a, tam gdzieś u siebie siedzi. Halo, halo, Dave'ik? Dajwi. Cześć. O kurczę, tu jest skrzynka. Cześć. Aha, bo to jest jeszcze prezent dla Pawła, on jeszcze tego nie zabrał. Nie, yeah, to jest człowiek wolny. Dobra, cześć, słuchaj, powiem wam, co będziemy robić. W sensie, ty już nie słyszałeś, bo stałeś koło mnie, ale ty, Dave, nie wiesz. Dzisiaj spędzamy 24 godziny pod łóżkiem włamywaczy. No i to ale, ja lubię. Ale tam jest grzyb i nie. Dobra, no to... Zrobię im kupę. Nie lubisz pieczarek? Co? Zrobię im tam kupę. Takich to nie. Dobra, no może. Słuchajcie, przede wszystkim weźcie sobie cokolwiek, co chcecie do prankowania ich, bo nie lubimy ich, nie lubimy ich, mamy z nimi wojnę. No to ja tym, tym nielegalną bronią. Nie zabijajmy ich, ale weźcie sobie coś, żeby można było ich prankować po prostu. Nie wiem, jakiś... No to co? Cokolwiek, nie wiem, jakiś... Nie wiem, czy można prankować, jakieś strzały z łukiem, żeby... TNT, TNT można prankować. Tak, TNT również. Dobra, to ja też idę po trochę TNT. Dobra, dobra. Dobra, to chodźcie, lecimy tam do nich. Macie już wszystko? Ja to biorę, patrz, to jest w stanie dobrze uderzyć. Wow, 3 serducha mi wzięło. Dobra, dobra, no mocarny. No kurde, zrobiłbym, bo zbierałem sobie level, żeby ulepszyć, ale jakiś dziwak mnie musiał zabić. Uważaj. Dobra, ej, słuchajcie, są tam, dobra, czekajcie. Musimy się jakoś tam dostać tak, żeby... Ale bym chętnie napad? Go... Czekaj. Musimy poczekać, aż oni się gdzieś wyniosą. Żeby po prostu nie było ich w chacie, albo zejdą tam na dół do podziemi swoich. Zszedł. Dobra, a gdzie jest drugi? Widzicie drugiego? No. A nie, strzały, nie pociski. A, nie mam. Te kulki, co se weź. Ej, weź se to. Dobra. Nadchodzę, kowboje! Chodźcie, bo nie ma ich. Ej, oboje są na dole, chodźcie szybko, bo mają tu wyro na górze. Dobra, musi się wcisnąć pod wyro. Czekajcie. Szybko. Tamtędy? Dobra. Dobra, rozwalam tutaj. Dobra, hop. Wchodźcie. Dobra. Kto zabrał te? Dobra, ja tu mam jakieś. Dobra, zamurowuję to. Ale musimy rozwalić tutaj to. Czekaj, tutaj rozwalamy. I tu będziemy przez to teraz widzieć. Tylko czekajcie, musimy sobie to zaplanować. Patrzcie, ej, kowadło im tu spadło pod domek. Serio? No, mają kowadło. Czekajcie, muszę zrobić crafting, żebyśmy tutaj... Właśnie, róbcie tutaj bazę i kontrolujmy ich, czekajcie, na shifcie, nie mogę widzieć ników, ciągle na shifcie. Spokojnie. Spuśćcie mi to kowadło na głowę. Dobra, ej, czekaj, bo wychodzi chyba któryś. Ej, lokar wychodzi, cicho. Strzelam zero droga. Jest tu, czekaj. Tutaj. Ty masz jakieś schodki tam może, czy... Właśnie nie, przyszedłem zrobić. Tutaj, co tu jest w ogóle za dziura, ty to zrobiłeś czy co? Gdzie? No tą dziurę tutaj co jest, ja stąd wyjść nie mogę. A to nie ja, tam coś wybuchło. Gdzie oni są? Na lewo, na dół poszli. Ta poszli na dół? Ta, są na dole. Czekajcie, zrobię jeszcze pół płytki tutaj z tych desek. Dobra.
Szkoda, że na tej wersji nie da się na tych takich półpłytkach łazić, wiecie o co chodzi? No, zrobiłem im tutaj dziurę w podłodze. Tak? Ej, dobra, dobra, rozwalmy tutaj tą ziemię, rozwalmy ziemię całą tutaj pod tym, żeby tutaj mieć taką bazę, oni teraz nie powinni znaleźć. Jocho, ty masz mocarną łopatę, taką jak ja miałem na palionowie naszym. No. Jo, nie mogę. Dobra, co łopat? Ej, cicho, bo oni są tu gdzieś blisko, oni mogą nas słyszeć tak naprawdę. Słyszysz tą prawę? Znaczy, jakby... A to nie ty? No właśnie nie. Myślałem, że ty z farmą coś grzebiesz. Czekaj, no. Gdzie to? Jestem cały czas obok ciebie, jak samolot, miałem samolot, tutaj coś... Samolot, no tam farma obok była, myślałem, że tak byłeś. Aj, nie, czekaj. Czemu ty to robisz? Oni nas mogą znaleźć. Co jest? Ej. Komadą się bawiłeś? Ja Patrz to. Ty to postawiłeś? Jak miałem to postawić, jak mnie tutaj cały czas nie było? A ja nie wiem, gdzie ty byłeś. Chodź. Ale czekaj, to jest nasze tutaj, kubadło, chłopaki. Czy co? Czy ona się z tej ty, co jest tą deską? Czemu ona jest inna? Stańcie tu, chodź tutaj, daj. Co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak zwykle budować się umiesz, jak ja muszę naprawić. Zamurujcie to ziemią. Ty odstawiłeś to kowadło? Zobacz, z poduszką. No ja odstawiłem teraz. No czekaj, to trzeba to naprawić, bo tu popsułeś oczywiście. Co robią? No o, zobacz sobie. Nie widzę. To jest ciekawe. Nie widzę tego tam. Zabrałeś TNT, chłopaki. Nie zabrałeś? Chłopaki, posłuchaj. Jakie TNT? No na... Celuję. Do zamku. Joko, oni tu mają bazę. Nie zabrałem. No potrzebujemy dużo TNT, nie? Niech oni będą chcieli całą wojnę tutaj rozpętać jakąś. To czekaj, skraftuję. Ciągle gadają o tej wojnie. Co to było? Strzeliłeś? Z wariatem. Co to było? Cicho. Nie mam kompletnej pojęcia. Dobra, też z tym strzelałem. Ty nic nie robiłeś? Ja TNT craftowałem. Trafiłeś w go? A to TNT tak nie da się właśnie. No ale nie wybuchło, craftowałem je tylko. No ale no jak craftujesz to TNT przez przypadek nie wydaje jakiegoś dźwięku? Nie. No to weź zrób jeszcze jedno i zobacz. Ale nie, a masz jeden ten proszek z creepera? Mam, rzuciłem ci. O, super. No on się odkleił. Okej, już sprawdzam. A to może wydaje dźwięk? Dobra, to może to było to, nieważne. Co, znowu? Tak, znowu. Kupałeś i ten dźwięk był? Tak. A, chodź sobie skoczymy do zamku, odłożymy sobie to. Dobra. To są idioci. No, jak ale ja czekaj. Naładowałem sobie broń, czekajcie. Strzeliłby w nich chętnie, ale nie wiem gdzie oni są teraz. Kurde, czekaj, tu jest jakaś dziurka. Gdzie wy jesteście? Tu. Tutaj. Dobra, musimy się jakoś... dobra, ale mamy porządną bazę pod domem włamywaczy, dobra. Już nie tylko pod łóżkiem, już nawet pod domem, opanowaliśmy ich podziemia tak naprawdę. Dobra. Nie wiem gdzie oni są totalnie teraz. Dobra, tu oświetlę troszkę, patrzcie to. Dobra, jest okej. Ale widzicie ich nikt gdzieś? Nawet nie ma ich na dole, poszli sobie gdzieś. Dobra, to chodź, wyjdziemy. Dobra, wyjdźmy ze stąd. Zaryzykujmy. Czekaj, ale to wyjdźmy tu. O, tu jest idealne wyjście na ten. Widzisz? No. Wyjdźmy sobie tędy. Dobra, trzeba zrobić jakiegoś pranka. No, trzeba zrobić pranka. Dobra, zróbmy... Co robimy? Szybko przemeblowanie! Zmieńmy im przemeblowanie, zróbmy. Dobra, no ale nie możemy za bardzo skrzynek przekładać. Czekajcie, tu jest jakaś skrzynka, ją zabiorę. Jak crafting table mam... biorę i... Czekajcie, drzwi zrobię od drugiej strony. Albo postawmy tak. Skrzynki w tym miejscu, gdzie są. O, tu i tu postawię skrzynkę. Tu. I teraz tu przejdę i... Czekaj. Dobra, zamurowałem drzwi. Ej, dobra, zamurowałem im drzwi od tamtej strony skrzynkami. Tu daliście dobra. Dobra. I proponuję, żebyśmy jedną skrzynkę rozwalili. Kurde, ryzykownie. To może tą, w niej jest mało rzeczy. No ale tak właśnie, żeby było więcej, żeby to się rozsypało. Oni tu przyjdą i będą musieli to zebrać. Tylko, żeby zostawmy im to wszystko. W sensie, odsuń się, Bartek. Dobra, przepraszam. Odsuń się, dobra. I teraz patrzcie, tu rozwalamy to. Wow. Ojej, ale rzeczy! Czemu tą skrzynkę dobra, po prawej jest mniejsza? No ale właśnie o to chodziło i teraz oni sobie przyjdą. Dobra, szybko przyjdzie, zebrało jeszcze. Ale to nie zamurowujemy tego? Tutaj? A tak, zamurowujemy, czekaj. Dobra. Nie, problem, bo się zorientują. Dobra, zamurowałem. Dobra, ale gdzie oni są? Ja w ogóle nie wiem, gdzie oni są teraz. Kurczę. Nawet nie widzę ich ników. Czekajcie, ja bym zrobił tu gdzieś jakieś wyjście ewakuacyjne, żebyśmy mieli jak stąd uciec. O nie, wykopałem się! Nie, to nie był dobry pomysł.
Dobra, kopię się tu dalej, wykopię się pod wodą. Ej, oj, jest? Tak, tak, no? Muszę sobie jeszcze skołować siekierkę nową. Patrz to. Co jest? Craftowałeś TNT? Nie, nie craftowałem. Czemu mamy drzwi bokiem? Bo my się nie widzieliśmy chwilę. Nie, ja byłem przecież przy zamku. Nie, nie nagrywam nic. Co jest grane? Nie nagrywam nic, nie celuj we mnie z tego. No wiem, że masz łuk, fajnie, gratuluję. Mam łuk i jedną strzelę, pa. I masz tą strzałę w głowie teraz. To ja mam przynajmniej strzałę w głowie, ty masz pusto. Jeszcze nie weszli, nie weszli jeszcze. Co nie jest z tymi drzwiami? Nie, no, skrzynki nie widzieli. Na pewno coś tutaj ruszałeś. No mnie to nawet nie było. Dobrze idzie. Dobrze, czekaj. Dobrze jest, czekaj. Naprawię to. Teraz wchodzę. Zobaczył skrzynkę. Co zobaczył jest? Skrzynkę. No właśnie. Prankujesz mnie tutaj. Nie widzieliśmy się chwilę, na pewno to... No prankujesz mnie tutaj. Jak... Ej, co jest? Kto jest z tym craftingiem? Jeszcze crafting ułożyłeś na dłużki, kurde. Stary. Zawsze kłótnie. Oni się ciągle kłócą jak, zawsze. Co jest? No, w ogóle, przestań mnie prankować. Gdzie jest reszta piecy? Jaka reszta piecy? Ile mieliśmy piecy? Ja nawet nie wiem. W ogóle nie mają diamentowych pieców w ogóle. Dobra, czekaj. Mają taką biedę, co strasznie klepią. To są takie biedaki woby wasze, co chcą... Ja bym ich jakoś uderzył. Czekajcie, ja mam pomysł. Z łuku ja bym ich strzelił chętnie, kurczę. Czekaj, mam strzały tu jeszcze. Przydadzą. Dobra, się. Czekaj. Weź wszystkie te... Strzeliłem go! Ty! Nie. Co? Mnie? Nie, ja odkładam rzeczy do skrzynki, porządek robię. Ty coś mi uderzyło. Ja coś pamiętam, że się nie potknąłeś czy coś? Przez to pół... Da się przez to strzelić. Patrz, ty masz tego. Ty, czekaj, nie ruszaj się. Ty masz strzałę w nodze. Gdzie? No w tyłku! Daj mi łuk i strzał. Tak po prawej stronie. No tu! Zrzucasz. Co jest? Ty mnie uderzyłeś? No. Tak, teraz ja cię uderzyłem. No tu masz strzałę. Czekaj, bo ja bym chciał sobie wziąć takie rzeczy, wiesz, no bardziej potrzebne tam do tego, do tej budowy zamku. Potrzebuję... Biorę schod... Kryptowałeś Tinti? No właśnie nie! Co jest? Dobra, czekaj. Biorę to i biorę schodki. Moment, co mi się teraz nie przyda? Co jest? Co jest? Chłopaki, co uciekajcie, jest? uciekajcie! Co się stało? Uciekajcie, chłopaki! Chłopaki! Co tam biegł? Uciekajcie! Co jest? Ktoś u nas na chacie był ewidentnie, widziałem się sama. Chłopaki! Ty widziałem jak w drugą stronę! Uciekajcie! Co jest? Dion! O, tu jest ogry! Co się wydarzyło w tym momencie? Co jest grane? Nie spodobałem. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro na kolejnym odcinku 19.19. Koniecznie subskrybujcie, trzymajcie się, wbijajcie do chłopaków. Na razie, pa pa.